Za mikrofonem Łukasz Mrus z Kancelarii Mrus Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Kto płaci za roboty dodatkowe po stwierdzeniu błędu projektu? Odpowiedź wydaje się oczywista: projektant. Jednak ciekawie zaczyna się robić, kiedy dodamy pytanie precyzujące. Kto płaci za konieczność wykonania prac, które były od początku konieczne do realizacji? Ale po prostu umknęły projektantowi. Tutaj odpowiedź jest zdecydowanie mniej oczywista. O wyroku dotyczącym tej właśnie sytuacji porozmawiamy w tym odcinku. Za mikrofonem Łukasz Plus, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Znów to jest ta sytuacja, gdzie nie jestem sam. Witaj Szymonie po raz drugi, tak? Drugi, trzeci? Trzeci. Pamiętam to dlatego, że w poprzednich dwóch odcinkach pozdrawiałem dwóch członków mojej rodziny. Więc... Aha, czyli został ci ktoś jeszcze w rodzinie do pozdrowienia? czy? Teoretycznie przyszedł ktoś nowy, więc. Ach, tak, 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 rzeczywiście. To pozdrawiamy nowego członka rodziny. Porozmawiamy o rzeczy, którą wyłapałeś ty przy researchu, kiedy stwierdziłem, że fajnie byłoby mieć takie ogólnikowe. Omówienie problemów z projektantem z perspektywy wykonawcy, bo to jest nasza praca, więc to jest to, co nas interesuje. I jednym z wątków, na które przy tym trafiłeś, była historia wyrokowa i kogóż ona dotyczyła. Sytuacja jest mocno specyficzna o tyle, że to jest spór wewnątrz projektancki, który tak naprawdę. Rzutuje na całą drabinkę, na wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego od inwestora przez wykonawcę po projektanta. Mamy biuro projektowe, które kłóci się z swoim podwykonawcą, projektantem, a żeby być bardziej precyzyjnym, sądzi się już z jego ubezpieczycielem, ponieważ do ubezpieczyciela po wypłatę środków poszło. I w tle mamy spór tak naprawdę inwestora z wykonawcą. I spór też wykonawcy z biurem projektowym. Bo w telegraficznym skrócie przedstawiając, zaraz troszkę Ty może rzucisz światło na to, o co się kłócili poszczególni tam członkowie tego trójkąta. Ale wykracza to dalece poza samą relację biura projektowego i tego podwykonawcy projektowego. Ale żebyśmy się dobrze zrozumieli, te uwagi nasze, jeżeli chodzi o skład osobowy, ten wyrok, o którym będziemy rozmawiali, zapadł w relacji między biurem projektowym, czyli tym głównym projektantem, a podwykonawcą, projektantem, który odpowiadał za pewien zakres dokumentacji, która okazała się być problematyczna i urodziła sporo kosztów. I tutaj już oddam tobie głos, żebyś troszkę naświetlił, tak naprawdę, o cóż tam się kłócono. Jasne. Sprawa wyglądała w ten sposób, że inwestor zlecił, Wykonanie projektu głównemu projektantowi. Ten główny projektant zlecił wykonanie projektu instalacji chłodniczej swojemu podwykonawcy. Następnie inwestor zawarł umowę z generalnym wykonawcą, który to rozpoczął na podstawie tej dokumentacji wykonywanie prac. Gdzieś na etapie wykonania 20% instalacji chłodniczej, generalny wykonawca zorientował się, że w tej dokumentacji jest błąd. Prowadzenie dalszych robót na podstawie tej dokumentacji będzie niewłaściwe. Ten błąd polegał na zastosowaniu niewłaściwej średnicy yy, rur. Gdybyśmy mieli to po prostu trywialnie określić, były to za wąskie rury, a powinny być nieco szersze. Z tego powodu, generalny wykonawca miał w zasadzie dwie drogi: mógł uderzyć do inwestora, po to, aby odzyskać pieniądze za to, że zamontował rury niewłaściwe i teraz musi je zdemontować, a także pieniądze za to, że będzie musiał zakupić rury droższe, które finalnie spowodują, że cały, cała ta inwestycja się dla niego nie opłaci. Mógł uderzyć do inwestora, jednak w tym konkretnym przypadku zdecydował się uderzyć do projektanta. Co wydaje się dosyć, no dosyć dziwne. Mm, już tu trochę wejdę w słowo, właśnie. Dziwne i nie najczęściej spotykane w praktyce. Bo Anecie, wspólniczce łamane przez żonie, zdarzyło się jakiś czas temu, że właśnie rozmawiając o problemie robót dodatkowych, no bo z perspektywy relacji inwestora i wykonawcy, to jest problem robót dodatkowych. Usłyszała od inwestora, że jeżeli problem jest z projektem, to idźcie do projektanta. Ale ja w tym kontekście. Jestem średnio usatysfakcjonowany takim skierowaniem, no bo tak jak w tej sytuacji, o której mówię, tak jak w tej sytuacji, o której umawiamy w wyroku i w każdej innej, mnie jako wykonawcę z projektantem to za bardzo nic nie łączy. O ile umowa między inwestorem a generalnym wykonawcą istnieje o roboty budowlane, o ile umowa między inwestorem i projektantem też istnieje o prace projektowe, no to tego samego nie można powiedzieć o relacji między projektantem a wykonawcą. Dlatego nie jest wcale jakimś tam specjalnie często stosowanym mechanizmem, to idźcie do projektanta. Wręcz w jednym z wyroków Sąd Najwyższy trafnie bardzo podkreślił, bo dla mnie to jest temat zawsze tak naprawdę, który z perspektywy to jest, z perspektywy wykonawcy to jest temat z inwestorem i do niego udawałbym się w pierwszej kolejności, a na argument ten to idźcie sobie do projektanta, to równie kolokwialnie mógłbym powiedzieć to sami sobie idźcie, bo to jest wasz podmiot, to jest wasz człowiek. W jednym z wyroków sąd najwyższy podkreślał, że jeżeli inwestor przekazuje w tej klasycznej formule buduj, czyli nie zaprojektuj i buduj dokumentację projektową wykonawcy, i ta dokumentacja nie nadaje się do realizacji inwestycji, czy do dowiezienia jej w terminie i z tego tytułu powstaną jakieś koszty, to to jest ból głowy inwestora. I on nie może zwalniać się tutaj mówiąc, że ale ja przecież zatrudniłem profesjonalistę i przekazałem wam te kartony, które dostałem, czy segregatory, to w ręce wykonawcy przepchnąłem. Nie, nie wygląda to w ten sposób i pomyśleć można o tym z drugiej strony. Gdyby zaakceptować takie przepychanie, to tak jak jakbym ja jako Wykonawca powiedział, że ty, jako mój podwykonawca, wykonałeś pewne roboty budowlane. W związku z tym, jeżeli chcecie się z kimś kłócić, to idźcie do Szymona, bo to on fizycznie wykonywał tę pracę. No tak jak to zupełnie nie przekonuje w relacji generalny wykonawca-inwestor, w ten sam sposób nie powinno przekonywać w relacji inwestor-projektant. Jeżeli inwestorze kupujesz profesjonalną usługę w biurze projektowym, to jest tak, jakbyś ty obowiązek przekazania dokumentacji wykonał cudzymi rękami. I wracam, wracając, czekaj, gdzie ja cię wyrwałem z myśli? W relacji generalny wykonawca-projektant. I tutaj nietypowe było to, że generalny wykonawca uderzył z roszczeniami do projektanta. A jeszcze bardziej nietypowe było to, że projektant wszystkie te roszczenia uwzględnił. Wziął po prostu na siebie. Trudno powiedzieć, z jakiej przyczyny, po prostu tak się stało. Mm, tutaj znowu, sekundkę już na krótszą dygresję, osobom, które nas słuchają, szczególnie projektantom, czy można nawet szerzej. Jakiekolwiek kwestie ubezpieczeniowe, bo tutaj oczywiście wróciło to do ubezpieczyciela, rekomendowałbym nie śpieszyć się z tym rzucaniem ręcznika na ring, bo można znaleźć później w owu takie nieprzyjemne postanowienie: że jeżeli uznasz swoją odpowiedzialność nie konsultując się z ubezpieczycielem, to będzie twój problem, a nie ubezpieczyciela. I niby ta polisa opłacona, a ból głowy jest. Także wstrzemięźliwie bardziej z tym rzucaniem ręcznika na link. Także kontynuując dalsze relacje, wychodzi na to, że w tym momencie główny projektant wziął na siebie całość szkody i kosztów inwestycyjnych. Zapewne, znaczy przypuszczam, że było to spowodowane tym, czy co, że to tylko zatrzymam, bo powiedziałeś, tutaj rzuciłeś ważne dwa hasła już, szkoda i kosztów inwestycyjnych, to mm -hmm. zaraz wyjaśnimy cóż to jest. Tak stricte w tych pieniądzach, które wziął na siebie projektant, biuro projektowe, mieściło się to, co było później najbardziej sporne, czyli sam, same rury te o większej średnicy, bo to było największym problemem. No tak, to... Te... Mm -hmm. Zmiana rur na rury o większej średnicy to było około 140 tysięcy złotych, natomiast sam montaż i demontaż prac to było około 15 tysięcy. Także tutaj najbardziej faktycznie najbardziej problematyczna mhm. była yy, wymiana tych rur. Tak, bo to też już zaczepiłeś, ubezpieczyciel zdrowym zwyczajem, tak jak to ubezpieczyciele mówiąc bardzo grzecznie, nie zawsze w 100% chcą płacić kwoty żądane od nich. Tak, tutaj też nie było tak, że ubezpieczyciel podwykonawcy nie poczuwał się wcale. On te 15 tysięcy, o których mówisz, przyjął na siebie. I to tak, przyjął tak, na dokładnie. siebie co konkretnie? Mm -hmm. Przyjął na siebie koszty. Koszty, które generalny wykonawca poniósł. Yy, poniósł wykonując montaż niewłaściwymi rurami. I to? Że musiał to zdemontować. To finalnie była kwota około 15 tysięcy złotych, także no, około może 10% tego, co chciał generalny wykonawca, chociaż w tym przypadku to bardziej główny projektant, który chciał tego dochodzić od swojego podwykonawcy. Czyli to, co jako wykonawca wydałem, żeby zamontować te roboty, które wykonałem jakieś tam 20% jednego z odcinków. Plus to, co musiałem wydać, żeby to zdemontować, więc takie wrócenie do punktu zero. To były pieniądze, które ubezpieczyciel widział do wypłat. Zapraszam Cię na letni cykl szkoleń Akademia Kontraktów Budowlanych. Przygotowałem cztery szkolenia dedykowane konkretnym problemom, z którymi borykają się firmy budowlane. Omówię w ich trakcie wątki z perspektywy praktyki kontraktowania, placu budowy i sali rozpraw. Rozkład jazdy wygląda następująco. 17 lipca roboty dodatkowe w zamówieniach publicznych. 24 lipca kary umowne w budownictwie. 31 lipca spory o odbiór robót budowlanych. 7 sierpnia odstąpienie od umowy o roboty budowlane. Szczegółowe agendy szkoleń oraz cennik znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com ukośnik Akademia albo pisząc maila na szkolenia -małpa Raz jeszcze, prawniknabudowie.com ukośnik akademia albo mail na szkoleniamałpa.kancelaria.mroz.pl Mam nadzieję, że do zobaczenia online. Mhm. I w zasadzie już, jeżeli chodzi o relacje, no to zakończyliśmy tą drabinkę podmiotową. Mogę jedynie dodać, że podwykonawca... Yy, Uderzył od razu do swojego ubezpieczyciela, i z kolei ten ubezpieczyciel nie był tak skory do tego, aby przyjmować na siebie ryzyko, tak jak to zrobił główny projektant. No i z tego wyniknął spór na linii ubezpieczyciel i główny projektant. Bo te 100 tysięcy z hakiem zostało takie zawieszone na kołku. Te pieniądze, do których nie poczuwał się zupełnie ubezpieczyciel. Mówiąc, że hola, hola, ja nie zamierzam tego finansować, bo właśnie stanę się wtedy podmiotem finansującym tą inwestycję. Że jeżeli chodzi o te demo, mo, koszty montażu i demontażu późniejszego tych niewłaściwych rur, w porządku, gdyby nie było błędu projektowego, nie byłoby tego do poniesienia. Ale jeżeli chodzi o te duże rury, w cudzysłowie, to to nie jest żadna szkoda, tylko to jest coś, co nazywa się wydatkiem inwestycyjnym i to jest ważny wątek, ważne pojęcie, termin, które będzie się przewijało w, w tej rozmowie. Przedstawiłbyś y, clue tego, co, cóż tym wydatkiem inwestycyjnym, jaka jest tutaj koncepcja za, y, ubezpieczyciela, dlaczego on tego nie płaci? Yy, ubezpieczyciel uznał, że nie będzie ponosił tego co tutaj nazywamy kosztem inwestycyjnym, ze względu na to, że to inwestor poniósłby tak i tak ten koszt inwestor musiałby ponieść, gdyby ten błąd projektowy się nie pojawił. I tutaj może jeszcze, może jeszcze nie przechodząc do oceny tego, czy, czy to właściwe rozwiązanie, czy nie, należy wskazać, że tym kosztem inwestycyjnym jest to, co w tych sprawach W tej sprawie rzeczywiście już było, ten koszt on rzeczywiście tam był, tylko był takim kosztem ukrytym, który dopiero wyszedł na jaw, gdy y, ten błąd projektanta wyszedł na jaw. Mhm. Ja bym to wrzucił na, na kanwę też innego scenariusza: drogówka chociażby, czy jakaś inna infrastruktura, bo tam najczęściej ten problem wychodzi i kwestie gruntowe. Czyli mamy założone, że będzie grunt do wzmocnienia albo w ogóle nie trzeba go ruszać, a jest do wymiany po tym jak weszło się w roboty. I to jest ta sytuacja, o której właśnie mówisz, o której mówił ubezpieczyciel i jako o kosztach inwestycyjnych, czyli nie jest tak, że to są pieniądze, które urodziły się z błędu projektowego. To nie jest ta sytuacja, gdzie wykonano 20% instalacji wadliwie, bo pokazano wadliwe rury do wykonania. To jest sytuacja, w której te roboty były zaszyte od początku. One tam były tylko, odkryliśmy. Tak, Indiana Jonesa w sobie obudził wykonawca, odkopał, archeologiczne odkrycie nagle powstało, i w związku z tym stwierdził, że rzeczywiście coś takiego tam jest. I nie można odmówić logiki temu podejściu swoją drogą, jak jakieś tam informacje, taki post wrzucałem, zapowiadający publikację tego odcinka. To odezwało się właśnie stronnictwo projektanckie, podkreślając z uśmiechem, że na ich szkoleniach wewnętrznych z ubezpieczycielami są właśnie z tego edukowani, jest im to wskazywane, że czym innym są koszty ich błędu, a czym innym są te koszty inwestycyjne czyli coś, co było do zapłacenia, a oni po prostu tego nie zobaczyli, nie pokazali tego na papierze, przygotowując dokumentację projektową. I wydaje mi się, że mamy jasność już co do tego, co do tych głównych pojęć. Persona, drama też zarysowane. To wejdźmy teraz na scenę. Na scenę hmm. najpierw w, w pierwszej instancji, w której, spoiler alert, do przodu wyszedł, wyszło biuro projektowe. Czyli wyszło w ten sposób. Główny projekt. Główny projekt, tak. Możemy mówić o głównym projekcie, żeby było to spójnie. Główny projekt nad pieniądze, których chciał. Dostał, czyli te pieniądze z noty obciążeniowej od wykonawcy, które na siebie wziął, sąd stwierdził, że powinny do niego wrócić od projektanta podwykonawcy, czyli ubezpieczycielu płaci. To tutaj sąd okręgowy uznał, że za koszty szkody można uznać nie tylko koszty montażu i demontażu tej wadliwej w cudzysłowie instalacji, ale również także wzrost kosztów inwestycji. I tutaj jego tok rozumowania wyglądał następująco: że gdyby nie błąd projektanta, wykonawca robót inaczej skalkulowałby koszty wykonania inwestycji i nie musiałby ich zwiększać dla prawidłowej realizacji tej właśnie inwestycji. Następnie wykonawca nie obciążyłby głównego projektanta, bo nie miałby podstaw do tego. W związku z czym za normalne następstwo błędu należałoby uznać także zwiększenie kosztów jej wykonania według projektu poprawionego. Mm, I tutaj Znowu tak, czysto logicznie, jeżeli słucha nas jakiś wykonawca, to pewnie nawet mu się to spina. Bo rzeczywiście, tak jak w pierwszym zapoznaniu się, no to jest logika. Jeżeli miałbym rury o właściwej średnicy, większe, to takie rury uwzględniłbym w swojej wycenie, nie pojawiłby się w ogóle temat dopłaty, tego wzrostu kosztów i szukania później adresu, pod którym jako wykonawca te pieniądze mógłbym odzyskać. Jako wykonawca robót budowlanych. Z tym, że troszkę to było jak mówiąc bardzo erudystycznie, ciekawy jest taki przymiotnik. W każdym razie dowodząc, wykazując się oczytaniem, było to otwarcie puszki z pandoru. <laughs> Takiej greckiej. I było to otwarcie, które zrobił sąd pierwszej instancji, ale żniwa jakby z tej zasianej burzy, to zebrał sąd drugiej instancji. No bo on poszedł krok dalej i zaczął grzebać w tej logice sądu, jakby co z tego wynika. Bo, tak jak powiedziałeś, sąd okręgowy przyjmuje, że nie kupuje tej, tych argumentów kosztów inwestycyjnych czyli tego, że jeżeli coś i tak było do wydania, to, to nie można mówić, że to jest yy, twórcza, destrukcyjna działalność projektanta tylko to jest coś, co było do zapłaty. Tutaj też zaznaczę, że jest ta sytuacja, o której rozmawiamy raz jeszcze, żeby to cały czas nie umykało. To jest spór między głównym projektantem, a projektantem podwykonawcą, a nie między chociażby projektantem i inwestorem. Bo gdybyśmy to wrzucili w inne ramy, no to te argumenty byłyby inaczej szafowane, inaczej troszkę wyglądały. I o tych innych ramach porozmawiamy na koniec odcinka. Warto słuchać do końca. Ale wejdźmy teraz właśnie w do gmachu już sądu apelacyjnego i tego, co powiedział sąd apelacyjny na temat tego tematu, bo znowu spoiler alert. On te orzeczenie postanowił zmienić. Nie leżało mu. I dlaczego postanowił je zmienić, i dlaczego nie leżało? Jeżeli mam być szczery, zanim rozpocznę. Mm... Taką konkretną odpowiedź. Mam wrażenie, że sąd apelacyjny troszeczkę się w tym wszystkim pogubił i w niektórych fragmentach sam sobie zaprzeczał. Już mówię o co chodzi. Finalnie sąd apelacyjny uznał za uzasadnione, jedy, za uzasadnione jedynie koszty montażu i demontażu, czyli te około jakieś 10% żądania głównego. Tak, te 15 projektanta. tysięcy, tak? z którymi nie kłócił się ubezpieczyciel. Wymianę rur z kolei uznał za koszty inwestycyjne. Które to koszty inwestycyjne powinien ponosić inwestor. I tutaj sekundkę time out, bo wymaga to według mnie podkreślenia, nawet podkreślę to strąbką. Że sąd apelacyjny zgodził się z tym, ja też tak rozumiem fragment uzasadnienia, że on przyjął ogólnie, że się zgadza z tą koncepcją kosztów inwestycyjnych, co jest ważne o tyle, że. Sąd okręgowy nie do końca się z nią zgodził. Czyli tutaj mamy już taką dość istotną różnicę i wniosek ogólny do wyciągnięcia dla całej branży budowlanej, że sąd apelacyjny w Lublinie, bo to on wydał takie orzeczenie, stwierdza, że ta koncepcja kosztów inwestycyjnych to słuszną i prawidłową jest. Owszem, finalna konkluzja tego sądu była taka, ale w uzasadnieniu swojego wyroku wskazał również taką listę, Listę podstaw, na jaki projektant może odpowiadać. I w tej liście była również rękojmia zawady projektu, i w tej, oto rękojmia. Wiesz co, to bym się tutaj mm -hmm. zatrzymał, bo tak? porozmawiamy jak najbardziej, bo tam są fajne te fragmenty dotyczące rękojmi. Tylko boję, mi się, boję się, że to troszkę wtedy zamiesza nam się cały przekaz sądu. Bo to według mnie, gdzie, mm -hmm. gdzie ja, jak ja patrzyłem na, na to, jak sąd argumentował, to jego stanowisko rozumiem w ten sposób, że on powiedział, że generalnie, okej. Okay, ja bym tu nawet nie odprawił z kwitkiem tego biura projektowego. Czytaj, uznałbym, że można przyznać mu pieniądze od ubezpieczyciela podwykonawcy, ale mam tutaj zasadniczy problem dowodowy. I tutaj sąd stwierdził, że tym problemem dowodowym jest to, że mówiąc najbardziej ogólnikowo, nie wykazano, że inwestor, te, nie, nie inwestor, przepraszam, a wykonawca robót budowlanych te koszty musiał ponieść. Czyli tutaj była taka myśl sądu apelacyjnego, zaszyta troszkę między wierszami, że żeby biuro projektowe ponosi, mogło dochodzić regresu od swojego podwykonawcy, to ono samo powinno ponosić odpowiedzialność. Natomiast, żeby ono ponosiło odpowiedzialność wobec wykonawcy robót budowlanych, to tenże wykonawca powinien być tym, który poniósł te rzeczywiste koszty. I idzie dalej sąd, więc ja muszę wiedzieć, musicie mi pokazać, że te koszty rzeczywiście były do wzięcia na barki przez tego wykonawcę, bo wtedy tylko będzie to jego szkoda. I tu jest ten element, od którego zaczęliśmy w sumie rozmowę, że to jest proces w teorii pomiędzy podwykonawcą projektantem a głównym projektantem, ale tu jest zaszyte, jeszcze zaszyte są tak naprawdę relacje między głównym projektantem a wykonawcą, a nawet między wykonawcą a inwestorem. Bo wszystkie te rzeczy, idąc dalej tym tokiem rozumowania, o czym teraz sobie szerzej porozmawiamy, to żeby sąd był konsekwentny, to żeby ocenić tą sprawę, relacji między biurem projektowym a jego podwykonawcą, to musiałby ocenić też, jak ta relacja tego konkretnego problemu i roszczeń z niego wynikających z tych złych rur wynik wygląda w relacji między inwestorem i wykonawcą oraz wykonawcą a głównym projektantem. No tak, faktycznie musiałoby to yy, nastąpić. Tutaj, może bardziej, też yy, dla generalnego wykonawcy płynie pewien taki wniosek, że yy, jeżeli. Ma dwie drogi, to znaczy może uderzać po pieniądze do inwestora, bądź też do y, głównego projektanta, to łatwiej jest mu y, uderzać bezpośrednio do inwestora, bo uniknie wtedy y, właśnie tego przypadku wykazania tego, że y, musiał po pierwsze ponieść szkodę, bo inwestor mu nie chciał w żaden sposób dopłacić. Mało tego, tu, i tu nie chodzi tylko o przypadek y, tego, że nie ma umownych podstaw do tego, aby inwestor mu dopłacił, ale również nie ma, w mojej ocenie, jakichkolwiek podstaw. Nie mm -hmm. mówię tutaj już nawet o bezpodstawnym wzbogaceniu. Tak jest, bo sąd powiedział dwie rzeczy. Właściwie nawet trzy sobie takie, ja odnotowałem jego główne argumenty. Po pierwsze, trzeba by mnie jako sądowi apelacyjnemu pokazać, że wykonawca nie miał możliwości zmiany umowy z inwestorem, bądź jej rozwiązania, czyli to, o czym mówiłeś, czy ja mógłbym się domagać jako wykonawca robót budowlanych, żebyśmy zmodyfikowali odpowiednio wynagrodzenie, żeby ten zwiększony koszt nie był ekonomicznie ponoszony przeze mnie. Teraz tak nie wiem, czy sąd precyzyjnie posługiwał się tym słowem rozwiązanie. Tutaj robię łapkami cudzysłów i nie wiem z tego powodu, bo jeżeli mówi o rozwiązaniu sąd, to zakładam, że mówi. Wie, wie, jakby intencjonalnie używa tego pojęcia, bo w takim kontekście, to używałby go w kontekście artykułu 632 paragraf 2 kc, czyli albo zwiększenie ryczałtu przez y, zmianę stosunków, albo właśnie rozwiązanie umowy, bo to są jedne, dwie możliwości, które zrobić można. Nie pasuje mi to o tyle, że błąd projektowy nie będzie okolicznością będącą zmiany, zmianą umowy w świetle tego przepisu, co pozwalałoby na rozwiązanie. Może sądowi chodziło po prostu o odstąpienie i źle dobrał asystent pisząc to uzasadnienie słowo, bo wtedy można się zastanawiać, że ok, to rzeczywiście trzeba by się zastanowić, czy jeżeli mówilibyśmy o odstąpieniu, to czy przypadkiem nie było tak, że to rzeczywiście były Roboty dodatkowe, jak roboty dodatkowe, to poza umową. Jak poza umową, to nie ma podstaw, żeby wymagać od wykonawcy realizacji tych robót, i jak długo nie dostanie aneksu, mógł usiąść na tyłku i czekać na niego, a nawet wyznaczyć termin do umożliwienia mu dalszego prowadzenia robót pod rygorem odstąpienia. Ale to mocno jakby zakładam hipotetycznie, co tu sąd miał na myśli. I drugi wątek, czy nie było podstawy do zmiany wynagrodzenia. I teraz tak, rzadko praktyka pokazuje, że właściwie niespotykane są, nie dają na siebie w takich batów inwestorzy wpisywać, że w umowie będzie zero-jedynkowe, obligatoryjne postanowienie zobowiązujące do zawarcia aneksu. Najczęściej, jeżeli już jest, jeżeli ktoś przewidzi szczęśliwie ten mechanizm wprowadzenia robót dodatkowych, to będzie to poparte tym nieśmiertelnym w przypadku zamówień publicznych regularnie stosowanym, że te powyższe przypadki, w tym te roboty dodatkowe, to są przy. Przypadki, kiedy zamawiający umowę zmienić może, ale wcale nie musi. I generalnie taka jest rzeczywiście zasada, że zmiany umów, jeżeli nie mamy odrębnego rozwiązania w samej umowie, no to są możliwością, a nie obligiem. Także sąd tutaj drugą rzeczą, którą powiedział, jest to, że ciężar dowodowy, ten do dźwigania, którego jako prawnicy rozbudowujemy barki i klatki. Tutaj nie został udźwignięty o tyle, że nie przedstawiono sądowi umowy. I tutaj sąd znowu wydaje mi się, nie do końca przemyślał to, co pisze. To, o czym mówisz o tym pobłądzeniu. Bo teoretycznie to, co napisał, ma sens. Ale czy jest wystarczające? Tak, bo tu jest ten problem, że jak pójdzie się trzy kroki dalej i zacznie się o tym myśleć. No bo sąd ograniczył się do prostego, że gdybyście mi pokazali umowę, to mógłbym ocenić. Czy ona ma charakter ryczałtowy? I tutaj sądowi chodziło o to, że gdyby się mi pokazali umowę, ona jest ryczałtowa, to wtedy bym się zgodził, że wykonawca te roszczenie miał, no bo był ryczałt, więc on by dopłaty nie dostał. Gdzie to jest bardzo, bardzo, bardzo dalekie od prawdy. Dokładnie, bo tutaj sama umowa, choć faktycznie może wskazywać na wynagrodzenie ryczałtowe, to nie jest powiedziane, że strony. Też. Takiej umowy nie mogą, po pierwsze, zmodyfikować. Tutaj może bardziej chodzi mi o taką inwestycję prywatną, bo tutaj w zamówieniach publicznych z tą modyfikacją jest troszeczkę trudniej, ale po pierwsze, mogą zmodyfikować, po drugie, yy, sami umowy mógłby wynikać. Yy, mogłyby wynikać, że w takich właśnie przypadkach, może do tego yy, do zmiany umowy, czytaj czy do dosypania do kontraktu, yy, dojść. Tylko czy, czy sądowi to, że się przedstawi taką umowę, jest wystarczające? Według mnie nic mu nie da. Wiesz, ja nawet patrzę na to inaczej, bo dla mnie to jest wprowadzanie do procesu tego, tak jak przyjmijmy, mamy tą sytuację. Mm. Gdyby to równie dobrze, ta sytuacja, o której rozmawiamy, mógłby być proces bezpośrednio między wykonawcą a projektantem, jeżeli projektant nie przyjąłby na siebie tej noty obciążeniowej i jej nie opłacił. I tak naprawdę... Konsekwencją tego, co mówi sąd, bo sąd mówi tak: Pokażcie mi, że, inwest że wykonawca robót budowlanych nie miał możliwości odzyskania pieniędzy od inwestora, bo tylko wtedy będzie tutaj ta szkoda, którą on wywodzi. Tylko wiesz to ty, wiem to ja, że te spory o roboty dodatkowe to absolutnie nie jest tak, że. Po pierwsze, jeżeli jest umowa z ryczałtem, no to temat zamknięty, bo to nie będą roboty dodatkowe, chociaż wynikają z błędu projektowego, to jest ogromnie daleki od prawdy. A po drugie, ryczałt to jakkolwiek szeroki jest, nie obejmuje w ogóle swoim zakresem prac dodatkowych. Z natury, jakby siłą rzeczy. Jeżeli coś jest dodatkowe, to jest poza umową, a ryczałt obejmuje to, co jest w umowie. I po trzecie, jeżeli ktoś, kto nas słucha, miał już do czynienia z takimi procesami, to wie, że to. Ich wprowadzenie to nie polega na tym, że pokazujesz sądowi umowę. Sąd patrzy: a paragraf szósty, ustęp pierwszy, słowo ryczałt, powództwo oddalone. Paragraf szósty, ustęp pierwszy, nie ma słowa ryczałt, uwzględniamy, są roboty dodatkowe. To jest zdecydowanie, to po prostu jest takie spłaszczenie, że nie. aż trudno złapać wszystkie złe rzeczy, które są tutaj jakby zaszyte. I tutaj jest ta kwestia. Nie przemyślenia według mnie konsekwencji troszkę, czy sąd pomyślał o tym, co on tak naprawdę mówi. Bo idąc w tym kierunku, ok, sama koncepcja ma sens. Z tym się nie kłócę, że rzeczywiście można trzymać się tego, można bronić takiego poglądu, że jeżeli wykonawca chce dochodzić odszkodowania od projektanta, od biura projektanta, Biura projektowego, projektanta głównego tutaj, bo to jest de facto, no, mimo że sprawa jest między podwykonawcą projektanta a głównym projektantem, to dotyczy roszczeń wykonawcy wobec projektanta, które później są cedowane niżej. To w takim przypadku, w procesie między tak jak tutaj podwykonawcą projektanta a projektantem, czy w procesie między głównym projektantem a wykonawcą, trzeba by przeprowadzić taką symulację mikro, nawet nie symulację mikro, a pełnoskalową. Procesu, który mógłby się toczyć między inwestorem a wykonawcą o dopłatę do robót, o dopłatę wynagrodzenia. No bo wtedy otrzymalibyśmy to odpowiedź, której sąd szuka, czyli czy wykonawca byłby w stanie uzyskać od inwestora dopłatę, czy też nie. Jeżeli nie, to jest jego szkoda, bo nie ma gdzie szukać innych pieniędzy u innego podmiotu. Jeżeli na przykład, a jeżeli natomiast ma, Jakąś furtkę do dochodzenia pieniędzy od inwestora, no to szkody nie ma, no bo, no bo ma od kogo dochodzić. I tutaj pojawia się właśnie ta furtka, którą obaj zauważyliśmy też, przygotowując to te opracowanie. No, sąd napisał w uzasadnieniu kolejną rzecz, która wydaje mi się niekonsekwentna, bo wspomniał o bezpodstawnym wzbogaceniu, tylko je tak sobie rzucił gdzieś tam bokiem. I znowu, w mojej ocenie, jeżeli już sąd szedłby konsekwentnie w tym kierunku, który wytyczył, to powinien stwierdzić, że ten wykonawca czy ta biuro projektowe, jeżeli chodzi o roszczenia wykonawcy, to powinno się udowodnić nie tylko, że w umowie nie ma podstaw, ale też innych alternatywnych ścieżek nie ma. Więc tego, tego, tej głównej w postaci bezpodstawnego wzbogacenia, które jest wykorzystywane notorycznie dla zasądzania wynagrodzenia za roboty dodatkowe wykonane bez zmiany umowy, też nie ma, no bo tylko wtedy trzyma mi się to wszystko kupy. Do dodania mhm. y, jedynie to, że y, tutaj mówisz o hipotetycznym y, procesie między generalnym wykonawcą a inwestorem. Y, y, zastanawiam się. Czy musiałby on być hipotetyczny, czy, czy, czy nie musiał być rea, realny? To znaczy, znaczy chodzi mi w hipotetyczny w tym znaczeniu. Nie trafił do, do sądu, tak. I tutaj wchodzimy w drugi problem. Mhm. Jeszcze jedna rzecz, która jest bolączką, no bo tak, jeżeli sąd idzie w tym kierunku, to powiedzmy, że ten wykonawca zdecydowałby się na wykorzystanie ścieżki odszkodowawczej w stosunku do inwestora. No bo tak jak mówię, obowiązkiem umownym jest przekazanie dokumentacji, jak wspominałem wcześniej. W związku z tym, jeżeli obowiązek przekazania dokumentacji został wykonany nieprawidłowo, czyli dostałem dokumentację z błędem, jako wykonawca od inwestora, no to mam jakieś roszczenia odszkodowawcze, no bo nie należycie wykonano zobowiązanie do przekazania tej dokumentacji, bo jest zła, nie pozwala na wykonanie inwestycji. No tak, tylko chodzi mi bardziej. Tak, tak. Tylko wiesz, to daj czy... mi skończyć myśl. Okay. Gdzie widzę kolejny problem? No bo jeżeli akceptując, akceptujemy tą opcję sądu, że ja jako, ja jako wykonawca, jeżeli chcę pieniędzy od projektanta, to muszę pokazać, że nie mam furtki do dochodzenia ich od inwestora, no to przecież inwestor to samo może powiedzieć, że jeżeli chcesz szkody ode mnie, to udowodni mi, że nie masz możliwości dochodzenia tego odszkodowania od projektanta. Bo jeżeli tam masz furtkę do uzyskania, no to przecież jest ta sama zasada, tylko odwracają się role. I robi nam się w ogóle już taki węzeł gordyjski, gdzie każdy na każdego pokazuje palcem, i jedyną rzeczą, którą jest pewna, to jest to, że są pieniądze do dołożenia. Ale oprócz tego, kto te pieniądze ma wypłacić, to nie wiadomo, a każdy ma swoje argumenty za tym, że właściwie to powinno się pójść do tego drugiego, i to wyłącza moją odpowiedzialność, no bo nic nie straciłeś, no bo masz jeszcze inną, inną poduszkę finansową, na którą możesz wpaść w postaci czy to projektanta głównego, czy to w postaci inwestora. Mhm. Tutaj chciałbym może jeszcze, może nie tyle co wrócić, co zacząć temat jeszcze innej niekonsekwencji, którą zauważyłem w wyroku sądu apelacyjnego. Sąd apelacyjny wskazał, że koszty inwestycyjne są po stronie inwestora i on je powinien ponosić. Natomiast tak jak już tam wspominałem, wspominałem troszkę wcześniej, sąd Pokusił się również o stworzenie takiej checklisty podstaw, na jakich projektant może odpowiadać. I między innymi jedną z takich podstaw była rękojmia. I w tej rękojmi zawady prac projektowych sąd wskazał również, że zakres odpowiedzialności z tej rękojmi może obejmować. Także dodatkowe koszty powstały w toku przygotowywania inwestycji, czyli z jednej strony mówi koszty inwestycyjne są po stronie inwestora, a z drugiej wskazuje, że ale ten inwestor w sumie może dochodzić tych kosztów inwestycyjnych z rękojmi, więc już tutaj jest kolejny zgrzyt, który, no, który jest troszeczkę nie do pogodzenia, nawet nie troszeczkę, jest nie do pogodzenia. Mhm. I to też, no, wydaje mi się, kwestia, no, no stricte, jakby myśl wyrażam, bo wydaje mi się sensowna i rozwiązuje problem, który ma, został mi postawiony do rozwiązania. Ale no, brakuje tego kroku dalej, co wynika z tego, co twierdzę, że, że występuje. Czytałem ja nawet, mam pozaznaczane fragmenty wyboldowane dotyczące kwestii tych rękojmianych, tylko będę wygodny, i dam ci do przeczytania, w, żeby się przede wszystkim słuchacze projektant osłuchali, bo wartościowe rzecz takie podsumowanie w trzech akapitach, za co odpowiadać według sądu apelacyjnego w Lublinie projektant może. A ja się nagadałem sporo w tym poprzednim segmencie, to teraz sobie odpocznę. Ty masz pierwszą karteczkę i lecisz z tym wyboldowanym. Otóż sąd stwierdził, że nie ulega wątpliwości, że projektant odpowiada zarówno odszkodowawczo, jak i z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej, jeżeli wady te zmniejszają jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie. Rękojmia za wady dotyczy przede wszystkim rozwiązań projektu koncepcyjnego, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu wykonawczego, projektów specjalistycznych mających wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikających z okoliczności lub przeznaczenia. Projektant odpowiada również za rozwiązania projektu niezgodne z parametrami ustalonymi dla realizowanej inwestycji, wskazaniami wiedzy architektonicznej, standardami projektowania i doświadczeniem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Wady mogą polegać także na błędach obliczeniowych, lukach w opracowaniach na niezgodności z przepisami prawa budowlanego i warunkami technicznymi z realizowaniem na podstawie wadliwie wykonanego projektu inwestycji, która nie osiągnęła założonych parametrów technicznych lub użytkowych, niekompletności dokumentacji projektowych z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. I tutaj y, widzę, że zbliżamy się do fragmentu, który Ciebie zainteresował mnie zainteresował i który też jest niekonsekwentny. I brzmi on z kolei: odpowiedzialność projektanta z tytułu rękojmi za wady projektu budowlanego obejmuje odpowiedzialność za wady robót budowlanych obiektu budowlanego będące następstwem wad dokumentacji projektowej. W grę wchodzi tutaj odpowiedzialność projektanta za szkodę poniesioną w skutek wadliwej dokumentacji projektowej wyrażającej się w wadach zrealizowanego obiektu budowlanego, wykonanych robót budowlanych. Zakres tej odpowiedzialności może obejmować zarówno dodatkowe koszty powstałe w toku przygotowania realizacji inwestycji, jak i różnego rodzaju koszty mające na celu usunięcie wad zrealizowanych inwestycji wynikłych z wad projektu architektoniczno-budowlanego. Mhm. Okej, okay, wiesz co, tak szczerze, bo mhm. z tego akapitu, jak rozumiem, tutaj widzisz kwestię kosztów inwestycyjnych, tak? Mhm. Ja, ja to troszkę inaczej czytam. Wiesz, że może inaczej. Mhm. Może sąd miał to na myśl, ale według mnie wprost tego tutaj nie, nie napisał. Bo dodatkowe koszty, no to równie dobrze w tej naszej sprawie rurowej, to właśnie może być wyciągnięcie tego, co zostało już zamontowane, czyli spłata robót, które zrobiono niepotrzebnie, bo to były złe rury, plus powrót do stanu zero. Czyli znowu wyjściowo mamy zero zaawansowania i możemy ruszać z dobrymi rurami. Także o tyle. Nie wiem, czy sąd mhm. miał to na myśli, jakby to, co czytasz. To, to jak widać, no, jeżeli dwie osoby czytają, dwie osoby widzą coś innego, to pole jakieś do rozbieżności interpretacyjnych jest. Ja troszkę mniej bym to widział, ale wiesz, co to jest to z ważnych rzeczy, też to, co jest do podkreślenia, co warto wiedzieć z perspektywy, z perspektywy czy inwestorów, czy projektantów, czy wykonawców też, funkcjonalność ta. Które podkreśla sąd, że to nie jest tylko sprzeczność z przepisami prawa, i tak dalej, i tak dalej, ale też nieosiągnięcie zamier nie zamierzonych cech, parametrów czegokolwiek obiektu, to też jak najbardziej może rzutować o wadzie dokumentacji projektowej. I weszlibyśmy w ostatni wątek. Ostatni, ale tak na dobrą sprawę. Nie wiem, czy nie wiodący. Wiodący może z perspektywy naszej pracy, no bo nasza praca to jest głównie relacja między wykonawcą i inwestorem. Z projektantami za bardzo nie pracujemy. Ja, nawet siadając do pracy nad tym wyrokiem, w pierwszej kolejności myślałem, że to jest kwestia dotycząca właśnie relacji wykonawcy i inwestora, ewentualnie inwestora i projektanta, bo to częściej zdecydowanie będą te scenariusze sporne. Bo jeżeli ktoś miałby się kłócić o błąd projektowy, no to niech będzie to inwestor, no bo to on kupuje e, dokumentację. I kilka rzeczy, myśl ogólna, może, którą chciałem przekazać, że na kanwie tego sporu bardzo dobrze widać, dlaczego, jeżeli przejdzie się sądami, przejdzie się korytarzami sądowymi. To na wokandach sądowych, czyli tych wymienionych listach, jakie tam sprawy się danego dnia toczą. Jeżeli chodzi o budownictwo, to zobaczymy tam bardzo regularnie i bardzo często takie pojedynki inwers inwestor versus wykonawca, ale w żadnym wypadku z podobną częstotliwością nie znajdziemy takich inwestor versus projektant. Faktycznie, można powiedzieć, że ten wyrok to taki unikat. Ale to wynika poniekąd z tego, że wykonawca ma utrudnioną drogę do tego, aby dochodzić jakichkolwiek roszczeń od projektanta. Znaczy, sam, ja nawet bardziej, wyrok, bardziej bym nie... to odwrócił, że nawet nie tyle wykonawca ma utrudnione dochodzenie roszczeń projektanta, co dla inwestora, kłócenie się z projektantem, to jest tak makiawelistycznie patrząc, to nie jest mądra decyzja. On wchodząc w taki spór, jeżeli ma do wyboru, bo powiedzmy, często zdarzający się scenariusz: projektant twierdzi, że jest ok, wykonawca twierdzi, że nie jest ok, albo wiadomo jest, że coś jest nie w porządku, ale wykonawca twierdzi, że to jest problem wynikający ze strony projektanta. Projektant pokazuje palcem na wykonawcę. Inwestor robi się taki troszkę przed sądem. Przed sądem, w znaczeniu, że nie występuje przed sądem, ale on się staje takim organem wydającym coś, co mądrze nazywamy prejudykat, czyli jakiś wyrok wstępny i musi ocenić, który z tych dwóch profesjonalistów, który przede mną stoi, ma rację. I patrząc na czysto, znowu tak, czystą pragmatyką, etykę zostawmy na razie na mm -hmm. boku, jestem inwestorem. Zasada fundamentalna w każdym biznesie. Ten, kto trzyma pieniądze, ten jest na lepszej pozycji. W momencie, kiedy kłócę się z wykonawcą, to kłócę się z podmiotem, któremu to ja mam zapłacić. Mam ten lewar, to dźwignię negocjacyjną w postaci pieniądza, które trzymam w dłoni. Jeżeli poszedłbym jako inwestor w kierunku sporu z projektantem, to ja idę do kogoś, kto ewentualnie będzie miał mi płacić jakieś odszkodowanie czy jakiekolwiek inne pieniądze. Więc przechodzę z pozycji, Real... Powiedzmy, że to jest scenariusz na Mustafar, ostatnie sceny zemsty sitów. No to byłem obiłanem i miałem te high ground, i nagle zeskakuję do pozycji Anakina i kończę z dwiema uciętymi nogami i spalonym ciałem w większości. Także to już jest pierwszy ból głowy, taki wskazujący, że lepiej upychać kolanem te roboty wykonawcy, i może on mnie pozwie o te roboty dodatkowe. Może nie pozmie, może wygra. Jakby nie było, no to jest jego ryzyko, nie moje. Moja decyzja z perspektywy inwestora, tak czystym pragmatyką moich interesów, nakazuje mi pójść w tym kierunku, gdzie mam lepiej. Jasne i teraz zauważ, inwestorowi bardziej opłaca się iść w kierunku generalnego wykonawcy niż w kierunku projektanta. Ale jeżeli weźmiemy też teraz generalnego wykonawcę, który ma w jakiś sposób no, dokładać do tego interesu, mu również bardziej opłaca się iść do inwestora, niż do projektanta. Bo gdyby przyjąć za dominujące to, co tutaj sąd apelacyjny w Lublinie napisał, to powodzenia. To generalny wykonawca musi po pierwsze, wykazać, że nie może dochodzić. Yy, wynagrodzenia zwiększającego od, od inwestora i po drugie musi wykazywać szkodę i, yy, i wysokość tej szkody do głównego projektanta. Tak, i znowu wracamy I to, do co tego, robić, tak, bo i tak m... musi pro ten proces z inwestorem jakby i tak musi odhaczyć, bo tak, i tak jest. musi te wszystkie okoliczności, wszelkie dowodzenie odhaczyć, żeby sąd operacyjny w Lublinie te pieniądze mu wypłacił. Dokładnie tak i ta cała sytuacja prowadzi do tego, że projektanci tak naprawdę są poniekąd chronieni. Nie można powiedzieć, że mają stuprocentową ochronę, ale nie opłaca się. Tak, zgadzam się z tym, że jeżeli popatrzymy na to, kto jest do nich. najgłębiej w. i tutaj mam taką też kolejną funkcję. Je jeżeli popatrzymy, kto jest najbardziej. A? Mogę sobie cenzurować. To... Najbardziej w rzeczonej y, będzie według mnie wykonawca, bo wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to jego trzeba dociskać, żeby jego kosztem to wykonać i później zobaczymy, co z tego wyniknie. Na drugim miejscu jest inwestor i podium zamyka, siedząc w wygodnym fotelu, nazywając rzeczy po imieniu, projektant, no bo on ma naprawdę, z, tak jak mówisz, nie to, że jest zupełnie na zielonej trawce, ale jeżeli mówimy o tym, kto ma jaki dyskomfort, no to on ten dyskomfort z tych trzech uczestników procesu inwestycyjnego ma najmniejszy. I zauważ, do jakiego paradoksu dochodzi. Generalny wykonawca, który nie był winowajcą, który nie popełnił błędu projektowego, i generalny wykonawca, który nie jest inwestorem, który finalnie nie otrzyma tego obiektu budowlanego czy też tej instalacji chłodniczej, może po prostu być finansującym tej całej inwestycji. No co tutaj... A ten, który zawinił jest w najbezpieczniejszej. Na to też mam dżingiel. Wiesz co, jeszcze parę mm -hmm. dosłownie myśli tak, tak. co do tego, bo teraz wchodzę trochę w buty inwestorskie, bo znowu nie do końca nasza praca, bo 90% plus pewnie to jest po stronie wykonawczej, ale też mam tutaj empatię do inwestorów i znowu rozumiem ich pragmatykę, bo pragmatycznie oceniając ich sytuację... O tym, że wychodzą z roli tego, który trzyma pieniądze, do roli tego, który po pieniądze idzie, już mówiłem. Rzecz druga. Ta sprawa pokazuje, że ubezpieczyciele wcale się nie śpieszą z wypłatą środków. Więc nawet pomijam fakt, że na ile miarodajne są zabezpieczenia projektantów i te ich polisy. Bo wynagrodzenie za usługi projektowe, nawet 100%. Nijak ma się do tego, jakie koszty, jakiej skali szkody wywołać może błąd projektowy. Także ja, przyjmując do realizacji projekt, mogę gdzieś tą w cudzysłowie przysłowiową, źle postawioną kreską doprowadzić do kosztów, które dalece będą wykraczały poza moje, moje wynagrodzenie. I te polisy zabezpieczenia też nie są jakoś tam szczególnie imponująco wysokie. Jeżeli dodamy jeszcze do tego, takie podejście wyjściowe ubezpieczycieli, czyli pomyślmy nad tym, czy ta cała kwota jest do wypłaty i zobaczmy, kto się odwoła, no to jest kolejna rzecz, która inwestora nie skłania do tego, żeby borykać się z projektantem. I jeżeli chodzi o tych podejś o podejścia wydatków inwestycyjnych, kończąc już na tym wątku. Znowu tak, czysto logicznie, to to jest bardzo zasadna koncepcja, bo jeżeli jakieś pieniądze powinny być do wypłaty, to logicznie trzyma się kupy. Jeżeli jakieś pieniądze są potrzebne do poniesienia dla inwestycji od początku i tylko po prostu nie zostały dostrzeżone, to rzeczywiście trzyma się kupy, że to są pieniądze inwestora. Więc czemu projektant chociażby ma być współinwestorem? I koszty te, czy tak jak tutaj, rur, czy tak jak w innym przykładzie, ten, który rzucałem, wymiany gruntu, ma ponosić projektant. Ale jakie ma bolączki z tego tytułu inwestor? Po pierwsze, ja wyobrażam już sobie, jak musi puchnąć żyła na skroni takiemu członkowi zarządu, powiedzmy, firmy, spółki inwestorskiej, która robi swój zakład produkcyjny któremu nagle rodzi się plus 5, 10, 15, 20% do budżetu inwestycji, którego, w których w ogóle nie zakładał, bo biuro projektowe przygotowujące inwestycje nie wyszacowało mu takich kosztów. I rozmawia z projektantem, a ten z uśmiechem mówi, nuci jak Robert Gawliński, że myślę, że nie stało się nic. No bo panie prezesie, to przecież też był i tak było do zapłaty, więc o co my się tu będziemy kłócili, jak i tak powinniście to zapłacić. No, nie dopatrzyliśmy oko, przymknęliśmy. No, przepraszamy. I tutaj, właśnie, to finansowanie jest olbrzymią bolączką, bo znowu z sekcji komentarzy. Inw z inwestorami nie pracujemy, czy może inaczej, z inwestorami pracujemy rzadko, z, z inwestorami publicznymi nie pracujemy wcale chyba. Nie, nie przypominam sobie sytuacji, gdzie, gdzie pracowaliśmy po tej stronie. Ale ktoś z takiego inwestora właśnie napisał mi komentarz pod jednym z postów. Banalna sytuacja. Na te dodatki pieniądze trzeba znaleźć. W przypadku inwestora publicznego, to cóż, mam powiedzmy jakieś finansowanie zewnętrzne. To już robi się ciasno, bo jeżeli to są te legendarne pieniądze z UE, to nie wygląda tak, że ja sobie po prostu piszę maila i dodają te pół miliona, pięć milionów, pięćdziesiąt tysięcy, cokolwiek innego. I może się na w świecie okazać, że te pieniądze do wyciągnięcia nie będą. Że ma, musimy znaleźć je sami. I o tej sytuacji, właśnie w komentarzu, ktoś mi tam pisał, że no banalny przykład: burmistrz występuje do Rady Gminy o zwiększenie budżetu, zwiększenia nie dostaje, no jest między pośladkami, no bo dosypać nie ma skąd. Podobna sytuacja inwestor prywatny. Jestem zakredytowany pod korek. I nie ma opcji, żebym dostał te dalsze 5, 10, 15% inwestycji. Jeden i drugi inwestor, i ten publiczny, i ten prywatny, może stanąć w sytuacji, gdzie ktoś mu mówi, że no ale to przecież to jest 5, 7,5, 15% budżetu. Czy to są po prostu środki, które musiałeś ponieść, ale okazuje się, że łącznie to już w związku z moją sytuacją doszliśmy do poziomu, gdzie ja tego nie zbuduję. Także mam już utopione jakieś pieniądze, zostanę bez tych pieniędzy, zostanę bez zrealizowanej inwestycji. I ktoś mi będzie mówił, że to nie, nie ma tutaj mojej szkody, bo, to są, bo powstały koszty inwestycyjne. No tutaj z perspektywy inwestorów właśnie otwiera się ogromne pole bolączek dotyczących tego finansowania inwestycji. I tutaj jest tak naprawdę no, klucz takich ciekawych. W cudzysłowie, no bo to nie chciałbym żyć w tak ciekawych czasach, ale z perspektywy prawnika, który ocenia sytuację, tu zaczynają się dopiero ciekawe rzeczy dotyczące szkody. No bo tutaj zaczyna się rozważanie na temat tego, ile tych pieniędzy regresem dochodzić, chociaż w teorii od projektanta można po mięsach, na ile one będą ściągalne, na ile to do niego wróci. No bo jak się okaże nagle, że ja twierdzę jako inwestor, że moją szkodą to jest. Cały tak naprawdę budżet inwestycji, które do, które do tej pory wydałem, bo to są stracone pieniądze, bo nie dowiozę tego do końca, mam dwie kondygnacje, czterokondygnacyjnego czy pięciokondygnacyjnego budynku i to będzie stało i niszczało. I tu się zaczyna robić naprawdę ciekawie. Tutaj wspomniałeś o tym, że inwestor jest zakredytowany pod korek. No to faktycznie tutaj jest bardzo ciężko znaleźć jakieś korzystne rozwiązanie dla inwestora. Natomiast w sytuacji, w której inwestor przez to, że musiał wykonać te roboty inaczej niż było pierwotnie zaprojektowane, w domyśle drożej, jeżeli to spowoduje, że ten kredyt, który później na przykład miałby osiągnąć jest droższy, no to tutaj już wydaje mi się, że jest to do wykazania, że inwestor ma tą szkodę i tego będzie mógł dochodzić od projektanta. No korzej tutaj jest właśnie z tym, co mówisz, to znaczy, że jeżeli jest już zakredytowany pod korek i tego kredytu nie otrzyma. Tylko zastanawiam się, jak sąd mógłby do tego podejść i obawiam się, że mogłoby to się skończyć e, w taki sposób, że sąd uznałby, że racjonalnie działający inwestor powinien zakładać jakiś bufor finansowy w postaci 5-10% inwestycji, a skoro nie zakładałeś... Tak, tak, to znaczy, co ja nawet bardzo słusznie, tylko bo, pomijając nawet to, pokazuję, mm. że mam, dochodzimy do ściany, czyli tych pieniędzy najzwyczajniej nie ma, zakładałem bo to co mówisz, jak najbardziej mm -hmm. rezerwy budżetowe te w każdym racjonalnym projekcie są. Tylko one też mogą się wyczerpać, oczywiście. Dokładnie. Tak? Mm -hmm. I wracamy cały czas do tego głównego problemu jak potraktowana byłaby sytuacja, gdzie wysypała mi się tak naprawdę cała inwestycja, zostałem bez gotowej inwestycji i zostałem tam bez pieniędzy, czy tak naprawdę z pieniędzmi, które do niczego mi nie są potrzebne, bo i tak w nich nie zrealizuję tej inwestycji. No i tu zaczyna się. Kolejny ból głowy i ostatni ból głowy, który już na do widzenia chciałbym poruszyć. Kwestia, o której już mówiłem, czyli inwestor jako taki wstępny sędzia. Czyli mam dwóch twierdzących, że winnym jest ten drugi, muszę kogoś przyjąć jako tego właściwego. No i z perspektywy inwestora, decyzja trudna i też dwutorowo tego nie zrobię, bo jeżeli przyjmuję, że nie ma tutaj jakby problemu z projektem i to jest odpowiedzialność wykonawcy no to głupio będzie, jeżeli w sali rozpraw numer jeden będę stał i mówił, że to jest odpowiedzialność wykonawcy, a w międzyczasie na wszelki wypadek wytoczę jeszcze proces projektantowi w sali numer dwa będę mówił, że jest jednak kwestia błędu projektowego. Bo jak sędziowie w wydziale sobie tam przy kawie wymienią się anegdotami i powie, co, który nad czym pracuje, to mogą się mocno zdziwić i nagle ten dysonans taki wyjdzie i będzie można usłyszeć. Ostatni dzięki już dziś. Także kolejny problem jest i też związany z tym przypozwanie. Bo to jest też wątek, chyba nie kojarzę, czy w tym Twoim zestawieniu, omawiałeś, ale to, z czym inwestorów chciałbym zostawić. Powiedzmy, że ten proces poszedłby w innym kierunku, i to byłby klasyczny proces między wykonawcą a inwestorem dotyczący błędu projektowego. Jest coś takiego, co jako prawnicy nazywamy przypozwanie. Zapraszamy na salę rozpraw firmę, od której my pieniędzy moglibyśmy zażądać, gdyby, jeżeli weźmiemy w plecy jakiś proces. Czyli tutaj klasycznie projektanta. To, co trzeba mieć z tyłu głowy, to to, że przy pozwanie nie przerwie biegu przedawnienia roszczeń wobec projektanta. Czyli inwestor może przegrać z yy, generalnym wykonawcą. Dowiedzieć się na wtedy, że to była wina tak, projektanta. Nie chciałby yy, uderzyć do projektanta i może się okazać, że w, padł w przedawnienie. Tak i może się okazać właśnie, że uznałby mu sąd z kolei już w procesie później wytoczonym przeciwko projektantowi, że jest zwycięzcą, ale takim moralnym, bo z uwagi na zarzut przedawnienia to sąd przekonało, że to przedawnienie rzeczywiście nastąpiło. W związku z tym jest już po fakcie. Kolejny przykład za tym to, co chciałem pokazać, że w trójkącie inwestor, wykonawca, projektant, tak, disclaimer rzucę. Nie mamy jakichś tam osobistych problemów z projektantami, nie uważamy ich za złych ludzi, tylko patrząc tak z boku, no według mnie są w nieporównywalnie lepszej sytuacji niż dwaj pozostali uczestnicy procesu inwestycyjnego. I z myślą może tak uskończmy, właśnie, że tym wszystkim procesom, uczestnikom procesu inwestycyjnego życzymy dobrze, życzymy, żeby ich procesy inwestycyjne nie stały się procesami sądowymi. I żeby tych wszystkich bolączek, o których rozmawialiśmy, nie musieli roztrząsać, rozważać, przepracowywać w praktyce. Coś chciałbyś powiedzieć mądrego Szymon na koniec, albo nawet nie do końca mądrego, albo może teraz jeszcze kogoś pozdrowić? Myślę, że już pora dorosnąć i już zakończyć etap pozdrawiania. Myślę, że tutaj wnioski wyciągnąłeś słuszne. Projektanci mają większą ochronę, trudniej. Że tak powiem, jest się do nich dobrać, kolokwialnie mówiąc, co z kolei jest złą informacją dla wykonawców, którzy no, stanowią tak naprawdę żywą tarczę. I będą brali w plecy konsekwencje projektowe. Tak jest. Mimo to uśmiechu, drodzy Państwo. Uśmiechu na tych placach budowy. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuromałpa.kancelaria.mroz.pl albo zadzwonić na 577-665-077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.